Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale i gramy sobie ponownie w Spidermana. Za momencik wykonamy sobie kolejną misję główną, która znajduje się tutaj, zobaczcie, w okolicy. Ale zanim do tego przejdziemy, proszę was o łapki w górę pod tym odcinkiem, zostawcie ich jak najwięcej się da. No a ja tutaj sobie jeszcze w ramach ulepszeń przejdę do zakładki kostiumy, bo tutaj jak widzicie będziemy mogli sobie zaimplementować kilka modyfikacji. Jedna z ciekawszych to zmniejszone obrażenia otrzymywane od pocisków. Jest to fajna rzecz, więc sobie możemy ją tutaj dodać. Stwórzmy ją w ogóle. Okej, okay. Ona nam się teraz pojawiła, jak widzicie, w pierwszym slocie. Teraz możemy sobie wejść tutaj i zakupić sobie, a raczej żeby być dosłownym, stworzyć właśnie modyfikację. To jest idealny unik tymczasowy zwiększający obrażenia. Tutaj widziałem fajną rzecz, o właśnie. To by było sobie fajnie stworzyć. Okej, okay. I przejdźmy do slotu trzeciego i zobaczmy, co my tutaj możemy zrobić. Oczywiście do tego wszystkiego potrzebujemy różnego rodzaju żetony, a więc w sumie tutaj możemy tylko albo to zrobić, czyli skaner dalekiego zasięgu, ewentualnie to. No, wydaje mi się, że ta opcja będzie. Chyba coś jeszcze mogę zrobić? Nie, tutaj za bardzo nie mogę. To stwórzmy sobie to. Dodatkowo też, zobaczcie, ja wam to już pokazuję, pojawił nam się ten przeepicki kostium, jak to genialnie wygląda. Myślę, że te kostiumy inne Spidermana mógłbym sobie zakładać na livestreamach i właśnie w nich gdzieś tam powykonywać sobie różnego rodzaju misje poboczne, bo na odcinkach jednak ten strój podoba mi się najbardziej. A tutaj coś jeszcze możemy zrobić? A właśnie, pojawiły nam się nowe gadżety. Jest to gadżet w postaci Spider Drona. Mamy tutaj o nim informację, natomiast potrzebujemy żetony badawcze, których na chwilę obecną niestety nie posiadam. Tutaj też potrzebuję żetony przestępstw. I tu chyba też już nic nie zrobimy. Dokładnie, trzeba by było jeszcze 3 przestępstwa unieszkodliwić. A my tymczasem, słuchajcie, lecimy na dół. Zobaczymy, co tutaj się dzieje w ogóle. Serio? Haha, kogo my tu mamy? No to się zabawmy. Trzeba chyba za nim będzie ganiać. Ostatnio też tak mówiłeś. Nie chcę cię krzywdzić, tylko mnie to spowolni. Och, bardzo miło z twojej strony. Jest szybki, zdecydowanie. Herman, po co ci ta kasa? To nie to obchodzi. Właściwie to nic, staram się tylko podtrzymać rozmowę. Mam dość gadania! Szkoda! Byłoby o wiele milej, gdybyśmy nawiązali nić porozumienia! A! Zapomniałem, że ty nie masz uczuć! Całe miasto zniszczysz! Herman, możemy znaleźć jakiś ciekawy temat do rozmowy! Herman? Ale powiem wam, że tempo... Co? Reagujesz teraz tylko na krzywkę, Shocker? Panie Shocker! Trzymam niezłe. Pewnie nas doprowadzi do jakiegoś punktu docelowego. Nie wierzę, że uda się go dogonić. Nie może mi zwiać. Pełna koncentracja z mojej strony, żeby go tylko nie zgubić. O, jednak da się go dogonić. Okej. Pogadajmy. Powtarzam, mam dość gadania. Czaję. Szczerze, Herman? Dlaczego znowu kradniesz? Wiesz, że policja ma cię cały czas na oku. Od dawna wiadomo, że nie grzeszysz inteligencją, ale to już szczyt głupoty. Jesteś zdesperowany, a to oznacza, że nie kradniesz tylko dla siebie. Na pewno z kimś pracujesz, albo dla kogoś. Albo grzecznie mi powiesz, kto to jest, albo sam to z siebie wytrząsnę. Masz wybór.
Powiedziałem. Są takie misje poboczne w grze, gdzie trzeba atakować jeżdżące pojazdy ze złodziejami. Wygląda to bardzo podobnie, trzeba dogonić, cisnąć trójkąt. Ruchy, ruchy! Nie, coś czuję, że tutaj będzie do 3 razy sztuka. Ruchy, ruchy, ruchy! Ale podoba mi się, bo w końcu coś innego. Mamy go! Masz krzty własnej osobowości, ale ten kostium wymiata. Opowiesz mi o nim więcej? To ciało. Może później. Dobre to było. Dobra robota. Dowiedziałeś się, dlaczego to zrobił? Próbowałem, ale nie chcę gadać. W dodatku chyba mnie nienawidzi. Wiesz, o to akurat nie trudno. Ale ty mnie lubisz, prawda, Yuri? Toleruję cię. Wow! To chyba najmilsza rzecz, jaką od ciebie usłyszałem. Zdaje się, że mam trochę czasu. To chyba dobry moment, żeby przyjrzeć się tej masce. O, to MJ. Cześć, MJ. Jeszcze nie śpisz? Nadrabiam zaległości. Widzę, że miałeś dzisiaj niezłe starcie z Shockerem. Ta, był wyjątkowo wojowniczy. W każdym razie, dzięki za kolację. Ile ci wiszę? Co powiesz na przysługę? Wciąż masz tę maskę z galerii? Tak, właśnie wybieram się do Fist, żeby zapytać o nią Martina Lee. Martina Lee? Po co? Ukończył historię sztuki. Jeśli ktoś może coś wiedzieć o pochodzeniu tej maski, to on. Ekstra, informuj mnie na bieżąco, dobra? Jak mówiłam, wydaje mi się, że to grubsza sprawa i zamierzam ją opisać. Jasne. Czyli, że mogę dzwonić, kiedy chcę? Jasne, kiedy tam chcesz. Czyżby relacje się odbudowały? Rozumiemy. Fajnie. Tylko na drugi raz, słuchaj. Nie dość, że uciekł z kolacji, to jeszcze nie zapłacił. Myślałem, że chociaż jakieś tam drobne rzucił na stół przed wyjściem, ale jednak niestety nie. No niemiło, ale myślę, że tutaj zostanie mu to wybaczone. Słuchajcie, pojawiły nam się nowe punkty umiejętności, tak więc sobie wykorzystamy. Ja bym chciał bardzo sobie tutaj zwiększyć na chwilę obecną, powiem wam, obronę. O, to jest fajne, bo z dachu byśmy mogli na przykład zrzucać przeciwników i to jest za 1 punkt. Kupmy. Tutaj coś się nam nowego pojawiło. Co to jest? Fala wstrząsowa. Wytwarza fale dźwiękowe, które odrzucają przeciwników. Okej, jeszcze wiecie co? Chciałem wam tutaj pokazać postacie, bo pojawiły się nie tak dawno. W ogóle pokażę wam wszystkie, poczytajcie sobie. Myślę, że jest to dla wielu z was coś bardzo ciekawego. Nie każdy musi te postacie kojarzyć, znać, tak więc można sobie tutaj w każdej chwili o nich poczytać. A potem już resztę będę wam pokazywał na bieżąco. Ciocia. No i ostatni nasz przeciwnik, którego ścigaliśmy. I to by było tyle. Myślę, że możemy sobie teraz bez problemu przejść do kolejnej misji. Pan Lee powinien być już w swoim gabinecie. No to pójdźmy do niego, zobaczmy, co on w tej sprawie będzie mógł powiedzieć. Kurczę, aż chciałem... Co ja teraz chciałem zrobić? Chciałem wskoczyć po prostu na te, na pięterko. Tak jak wcześniej. Robiłem to Spider-Manem. Peter, czego ci trzeba? Przepraszam, że przeszkadzam. Moja przyjaciółka Mary Jane jest reporterką. Pisze artykuł o imporcie dzieł sztuki i znalazła coś. Potrzebuję opinii eksperta, wiem, że pan ma wykształcenie. Być może w końcu mi się do czegoś przyda. Pokaż, co tam masz.
Ciekawe. Gdzie to znalazła? Nie jestem pewny. Co to takiego? Replika chińskiej maski operowej. Od lat takiej nie widziałem. Ten symbol z tyłu oznacza demona. Demona? Mój ojciec w dzieciństwie czytał mi historię o duchach, w których były ta maska i symbol. Strasznie się ich bałem. Peter, słuchaj. Ta maska może wiązać się z niebezpiecznymi ludźmi. Niech Mary Jane znajdzie inny temat. Może jej coś grozić? Tego nie wiem. Warto ryzykować? Nie warto, ale znając życie, ten temat będziemy jeszcze zagłębiać. Za jakiś czas. Hej. Symbol wewnątrz maski oznacza demona. Pan Lee się wystraszył. Nigdy go takiego nie widziałem. Powiedział nawet, żebyś odpuściła tę sprawę. Jeszcze czego? Myślisz, że pan Lee wie więcej niż twierdzi? Nie, chyba po prostu odezwały się jakieś dziwne wspomnienia. Wiem, że miał dość trudne dzieciństwo. Jasne, ma sens. Demony... Chwytliwa nazwa. Dobra, biorę się do pisania. Pa! Cóż, poszło lepiej niż myślałem. Czekajcie, czekajcie, tutaj coś było do zjedzenia, czy mi się wydaje? Współpraca z restauracjami i sklepami daje świetne efekty. Wszelkie nadwyżki jedzenia trafiają tutaj. A nie, tylko ciekawostki. No ogólnie też przydałaby mi się bardzo szybsza regeneracja zdrowia. Wszystko u was w porządku? Ten dureń myśli, że wprowadzę się do córki. Hej, byłoby super. Nie proponowała tego i nie zaproponuje. Nigdzie się stąd nie ruszam. Tego to nie wiesz. Nikt nie wie. Ja się stąd nigdzie nie ruszam. Obiecuję. Nie no, jak to się nie ruszamy? Lecimy, kurde, na misje kolejne. Mam trochę wolnego czasu przed wizytą w laboratorium. Zobaczmy, czy na mieście jest coś do zrobienia. No proszę, czeka nas awansik. Ja bym sobie z chęcią jeszcze jakieś dwa przestępstwa ogarnął, bo brakuje nam do tego, aby właśnie móc ulepszyć nasze gadżety. I proszę, mamy coś. Hej, co takiego? Stara, dobra kradzież z włamaniem. Nie ma to jak klasy. Nie umiecie pukać! No wiesz, zamiast siedzieć na kanapie, trenuję. Renderują mi się filmy. Biegam, skaczę. Gdzie on jest? Jego chciałem jeszcze dość... Gdybym pozwolił wam się włamać, czekałaby was dużo dłuższa odsiadka. Kurczę, ja chciałem jego jeszcze do ściany przykleić, ale nie dali mi jeszcze takiej opcji zrobić. No nic, jak widzicie, idzie to gładko, coraz gładziej to wszystko. Trwa pościg za autem. Udajcie się do Bowery. Udaje mi się wykonywać, czekajcie. Halo? Tylko chciałbym na plecak zdobyć. Tu doktor Octavius. O, co słychać? Kapral Dexidor przyszedł na próbę. Na śmierć zapomniałem. To znaczy nie zapomniałem, tylko zaraz tam będę. Spóźnialstwo zaczyna wchodzić ci w nawyk. Weź się w garść, Parker. Stać na więcej. Czy fajnie jakbyśmy... Straciłem rachubę czasu. Ten samochód, o którym wcześniej była wzmianka, dogonili. Byłoby bardzo miło, aby właśnie pokazać wam, jak te misje poboczne z autami wyglądają. Ale jak już jest tutaj miejsce na zdjęcie, to zróbmy to. O, co tu się dzieje? Patrzcie. Wyłączmy aparat, bo z aparatem to ciężko będzie walczyć. Co się dzieje? Peter, rozmawiałam z panem Lee. Martwi się. Wplątałeś się w coś niebezpiecznego?
A, to tylko temat, który bada Mary Jane. Nie martw się, dopilnuję, żeby uważała. Proszę, powiedz, że do siebie wróciliście. Rozmawiamy ze sobą. To już coś. Mam nadzieję, że pan Lee nie jest zły. Po prostu się martwi. Przyznam, że trochę mnie to poruszyło. Wiedziałam, że cię lubi. Podziwia to, jak chętnie pomagasz innym. Myślę, że widzi w tobie odbicie młodszego siebie. Dwie piekielnie bystre sieroty. Ja też go podziwiam. Masz świetnego szefa, ciociu. Powtórzę mu to. Kocham cię, Peter. Okej, musiałem wyjść z tej tutaj całej akcji. Ponieważ, no chciałem, żeby ta rozmowa została dokończona, nie? Jak można gadać i jednocześnie walczyć. Więc skaczamy na grubo do akcji, bo jest nam to potrzebne. Uwaga! Spider-Man, nie widzę go! Nie wierzę w to, co widzę! Próbuj tego! Jeszcze dwa razy pod nogami muszę przeskoczyć, więc sobie stawimy tego największego na koniec. Ty, bo prawie mnie wyrzucił. Pełna koncentracja, okej. I tym zajmiemy się na sam koniec. Poćwiczymy uniki. Dajesz. Nie tak, pod nogami. No zaraz go wykończysz, już nie będzie miał siły. Wcześniej fajnie wyskoczył, ale chyba nie damy rady. A więc go wyrzucimy na drugą stronę. To jest właśnie... Nic tak nie cieszy jak udaremnienie nielegalnej transakcji. Ta kombinacja, którą przed chwilą wykonałem, to jest ta, którą sobie w dzisiejszym policja odcinku zbliża, zakupiłem. Ja się oddalam. A więc teraz przejdźmy sobie do kostiumu. O, nowy kostium. Patrzcie to! Nie wierzę, patrzcie to! Kurde, ale bym sobie w tych strojach nowych pośmigał. Niech no tylko dowiem się, jak zdobyć te żetony badawcze, sobie te stroje tutaj powytwarzam. I mówię, na streamach sobie je nimi tutaj... Chociaż może na odcinkach dajcie znać, czy chcielibyście te stroje zobaczyć, żebyśmy co odcinek w jakimś innym stroju pomykali. I teraz tak, gadżety. Tutaj z tego co wiem, będzie można właśnie wytworzyć zwiększone zapasy amunicji gadżetu. Ewentualnie tutaj... Tutaj możemy sobie zwiększyć zasięg odrzucania sieci uderzeniowej. To by mi się bardzo przydało, więc stwórzmy sobie. No i znowu umiejętności możemy powiększyć. Patrzcie, znowu kolejny punkcik nam wpadł. Wydaje mi się, że przyinwestujemy sobie w to teraz. Okej. No i kolejna misja do wykonania. Będzie czas na to? Będzie! Mamy jeszcze, kurde, z 10 minut całe, więc lecimy tam. Czy wiecie, niektóre żetony na przykład do odblokowania nie są dostępne, one na pewnym etapie gry dopiero się odblokują. Potrzebna tak wcześniej było z tymi... Potrzebne uwięzieni po wypadku. Potrzebne natychmiastowe wsparcie w Chelsea. A tak wcześniej było z tymi żetonami za robienie zdjęć w okolicach tutaj. A z tymi punktami badawczymi nie wiem jak będzie, być może niedługo się dowiemy. A tymczasem wchodzimy. Jak to działa? Jak zwyczajna ręka. Myślisz, co chcesz zrobić i... Tak! Ej, co wy robicie?
Naruszacie warunki bezpieczeństwa. W tej chwili przestańcie! To niezwykle delikatny sprzęt. Dość tego. Dzwonię prosto do burmistrza. Peter Parker, co u ciebie słychać, kolego? No, wilku mowa. Panie Osborne. Oj, przestań. Jak długo się już znamy? Mów mi, panie burmistrzu. Mów mi Normanie. Normanie! Normanie? Co to ma znaczyć? Nasza umowa wymaga ścisłego przestrzegania środków bezpieczeństwa. Niestety, to nie pierwszy zarzut. Zostały uchylone. Przeze mnie. Już dawno powinniśmy skonfiskować ten sprzęt. Ale dokonałem przełomu. Dziękujemy za wszystko, co pan zrobił dla naszego kraju. Moi pomocnicy zabiorą pana do Oscorp Robotics, gdzie otrzyma pan najwyższej klasy protezę. Za darmo. Nie chodzi o środki bezpieczeństwa, prawda? Próbuję ci pomóc, Otto. Możesz kontynuować pracę. Ale w bezpiecznym miejscu. Znaczy w Oscorp. Zawsze byłeś bystrym człowiekiem. Ani trochę się nie zmieniłeś. Ty również. Hej, Peter. Harry wraca z Europy na początku przyszłego roku. Może rozkręcicie ten biznes, o którym rozmawialiście? Radzę wykorzystać tę okazję. Skurczysyn jeden, no. Spokojnie, spokojnie. Nie zabrali wszystkiego. Zaczniemy od nowa. Peter, to już koniec. Bez dotacji z miasta nie będę miał z czego ci płacić. Muszę to przemyśleć. Na twoim miejscu szukałbym nowej pracy. Niestety wydaje mi się, że wiem, jakie będą tego następstwa. Chciałbym jakoś pomóc doktorowi. Może zadzwonię do Harry'ego. Poproszę, żeby pogadał z ojcem. Norman nigdy go nie słuchał. Próbował wręcz obciąć fundusze na jego stacje badawcze. Ej, jedna z tych stacji jest niedaleko stąd. Sprawdzę, jak działa pod nieobecność Harry'ego. Ja bym sobie ten plecak zabrał jeszcze. Ale pytanie, gdzie on jest? Bo tak dziwnie jest ukryty, chyba z drugiej strony. A nie, on będzie pod spodem. Te niektóre plecaki są w takich dziwnych miejscach poukrywane. O, proszę bardzo, widzicie? Świadkowie zgłaszają porwanie. Udać się do Chelsea, już. W ogóle, właśnie, pozdobywałem kilka plecaków i ja bardzo chciałbym wam pokazać wam te wszystkie rzeczy, bo nie odsłuchiwałem tego. Okej, okay, to już widzieliśmy, rachunek za szpital widzieliśmy, to też i odtąd zaczynamy, tak? O kurde, miałem wyprać tę koszulę 6 lat temu, ale stinks. No strasznie sztywna. Chciałbym wiedzieć, kto stworzył ten komiks o mnie. Dzieciak ma talent. No nawet. Okładka prezentuje się całkiem nieźle. Co my tu mamy dalej? Spidey Squad! Mój wspaniały fanklub! Dzięki nim łatwiej jest mi znosić wymysły Jamesona. MJ napisała do szkolnej gazetki artykuł o protestach uczniów. Już wtedy miała smykałkę do dziennikarstwa. Aha, tę kartkę z życzeniami powodzenia dostałem, kiedy opuszczałem Daily Bugle. Pracowali tam świetni ludzie. I Jamieson. Z każdym dniem, pod każdym względem staje się coraz lepszy. Łatwo powiedzieć. Zamierzam w przyszłości wynaleźć materiał załamujący fale dźwiękowe i świetlne. Przydałby mi się kostium kamuflujący. Oj tak, zdecydowanie. Podobno Fisk dorobił się na sprzedaży tych przypraw. Smakują całkiem spoko, ale bez przesady. Nadal nie mam pewności, czy otwierając to uwolniłbym Sandmana. Wolę się nie przekonywać. Hej, mój pierwszy aparat! Kupiłem go na pchlim targu. Totalny analog. Pokonałem tego wrestlera wkrótce po zyskaniu mocy. Nigdy wcześniej nie miałem tyle kasy. W sumie to nigdy później też.
No i cały czas zalegamy z czynszem, niestety. Muszę mieć co robić podczas obserwacji. Takie troszkę PSP. Ten fragment hełmu Mysterio poddał mi pomysł na ulepszenie soczewek. Możesz mnie pozwać, panie akwarium. Odrzucone projekty kostiumów. Nie były złe, ale biały pająk okazał się strzałem w dziesiątkę. Wow, dokładnie tą kartkę z tymi właśnie logotypami mam też właśnie w edycji prasowej. Identyczna jest niemalże. Jameson dał mi to, gdy odchodził z Bugla. Myślałem, że nikt nie będzie słuchał jego audycji. Widać, jak się przeliczyłem. Jak Ben. Muszę to oprawić. Ile bym dał, żeby móc go poprosić o radę? Niestety, już nie ma takiej możliwości. Nigdy nie dokończyłem tej aplikacji o pracę w Coffee Bean. Pewnie zarabiałbym tam więcej niż teraz. Ten kawałek pierwszego kostiumu Shockera pokazał mi, jak się chronić przed jego atakami. Niestety Shocker zdążył ulepszyć swój strój. Co widzieliśmy dzisiaj? Moja praca z dziedziny neurotechnologii. To dzięki niej dostałem etat u doktora. Kiedy kapitan Watanabe mi w końcu zaufała, dała mi swój numer. Wiele ryzykuje. Wyleci z pracy, jeśli ktoś się dowie, że mi pomaga. Plakietka odwiedzającego z mojej rozmowy w Oscorp. Dobrze płacą, ale doktor zaoferował mi pracę, która naprawdę coś wnosi. Zapomniałem, że kupiłem cioci May tę kulę śnieżną. To ona zaszczepiła we mnie miłość do tego miasta. Szkoda, że nie można wstrząsnąć. Rhino prawie mnie zabił, ale udało mi się odłamać mu kawałek rogu i odkryć, z czego jest jego pancerz. I tak niełatwo było go pokonać. Na samo wspomnienie bolą mnie plecy. Kiedy staraliśmy się z MJ o ten wynajem, myślałem, że razem zamieszkamy. Zamiast tego się rozstaliśmy. Czasem jestem naprawdę niekumaty. Ten prototypowy wskaźnik nie miał odpowiednio dużego zasięgu sygnału, ale zastosowałem tę technikę w swoich pułapkach i sprawdziła się idealnie. Fisk strasznie mnie tym pokiereszował. Chciałem tego użyć jako dowodu, dopóki MJ nie uzmysłowiła mi, że sam skończyłbym w pace za wtargnięcie. Szczęście Parkera. No i ostatnia rzecz. Hej, pierwszy model wyrzutni sieci. Od tamtej pory znacznie zwiększyłem ich pojemność, ale poza tym niewiele się zmieniło. No troszeczkę taka amatorka, ale mega mi się podoba, po pierwsze to, że tyle opowieści z każdym przedmiotem jest tutaj powiązane, dzięki czemu się aż chce te plecaki naprawdę zdobywać, a potem odsłuchiwać tych wszystkich opowieści, które przed momentem słyszeliśmy, a dodatkowo też okazuje się, że niektóre z tych rzeczy posiadam właśnie wraz z edycją prasową Spidermana. Jeszcze raz was zachęcam do obserwowania mojego Instagrama, bo tam wrzucam takie właśnie zdjęcia jak prasówki i różne inne tego typu rzeczy, a na Instastories powiadomienia o odcinkach, tak więc to by było chyba na dzisiaj, ludziska, tyle. Raczej może nie na dzisiaj, a na teraz. A ja tymczasem zapraszam was na kolejne odcinki. Trzymajcie się i zostawiajcie łapki w górę, jeśli seria wam się podoba. Cześć!